Jedziemy czy to zostajemy? Nie, możemy to zostać. Chyba, że bardzo chcesz. Nie no dobra, to możemy posiedzieć. Ale tak. Ja jestem zadowolony, bo AMG nareszcie ma tego, ma formułę, nareszcie. A kto to mówi? AMG chyba pożyczył formułę od ta, gamera. Od gamera mam. A gdybym nie powiedział, że można coś takiego zrobić, to by ci nie pożyczył. A zdziwiłem się, że się zgodził, bo w sumie przez to on nie może grać. Ja się zdziwiłem. Jest to poświęcenie, na które był gotowy. Kurwa, McLaren. Jezus, myślałem, że kwale są w deszczu. A tu 11%. Nie, 11% i 4% wyścig. Dobra, czyli suchutko, suchutko. Dobra, ja mam na Silverstone. Czy chuj mi w dupę i na imię? O, chuj mi w dupę i na imię. Dobra, muszę szybko znaleźć na internetach. Gdzie mój telefon? Dobra, mam czas, nie macie się spieszyć. A czym tu pierwsze wyjechać? Na softach czy na medach? Ja nie wiem, kurde, jak tu jechać, bo to w sumie takie jest życie małe, że... Dobra, przejadę sobie na medach, zobaczę. Dobra. Co robię. Poznawczo na medach. Kurwa no. Reklamę Media Expert mi waliło, jeszcze Eureo. No. Ja pierdolę. Jaki macie ustawiony dyferencjał? Stuwa. 65. No, to widzę podzielone zdania. 40. A nie, dyferencję mam kocham. Dobra, bo się w ogóle cały setup wczytywać, Jezus, nic. Co mam tam przesuwać, ja pierdolę. Puścisz mnie AMG? Co mam? Puścisz mnie? Radość cię, dzięki. Dobra, dalej. Co jest? O, że są kwalifikacje te długie, bo inaczej bym nie zdążył. Jeździ ktoś tutaj bez trakcji? Ja, Łukasz. Udaje wam się przejechać zakręt COPS na pełnym? Nie. Nie? Nie? Musisz lecieć. Uuu. Kardeusz się rozwalił tam w COPS, widzę. Lekutko odpuścić. No, musisz lekko odpuścić na początku, ale... Da się go przejechać prawie na full gazie. Tam musisz na chwilę odpuścić, potem już teraz. Dobra. Dobra, mam. Na Silverstone. Ale taka ciekawostka, to jest Silverstone po polsku, to jest kurwa srebrny kamień. Kurwa głupia nazwa. Oj. Co jest tyle ludzi? Przecież było w lobby, a tego na full gazie też się nie da przejechać.
czasie. Teraz to połowa z was będzie kuźwa... Ten, zastanawiała Banda. Się jak przejeżdżać za Kędzy? O, Silver Tequila, skąd tego gościa znam. On tam, to, który dive bombuje. To jest ten gościu? A, bo ty na mewę. Silver Tequila jest jeden. Też Silver Tequila u nas jeździ. No. Zgodziliśmy go równe... Znaczy on dobrze z tego, co ja słyszałem, jeździ. No mówię, 26 to minut. Może teraz, kiedyś dużo skarg na niego było, z tego co wiem. A. Robicie 1.28, ja pierdolę, takiego nie zrobię chyba. Nie lubię tego toru zbytnio. Łukasz, musisz tak zapierdalać? Ja nie zapierdalam. A ja nie kradnę, sobie. Kurwa. 26.7. O, Ofi mnie przebił na medach. Dobra, mi na medach zbyt kolorowo nie poszło. Partem to było kurwa, bo już leciałem. O, haubica, ja się zastanawiałem skąd ja go w ogóle mam znajomy. Oho, Urwis ma u mnie X-a. Oj. No. Ej, na kwalifikacjach też maksymalne. Na kwalifikacjach też maksymalne paliwo to jest standardowe? Tak. Tak. Wszędzie. Na mnie nie jest. Ale w wyścigu jest tylko standardowe, już chyba AMG wiesz. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dokładnie. Trzeba się spieprzyć ze zmianami. Wiesz co, ja ci powiem, że ja wolę się już pieprzyć. I odpowiednio sobie tym paliwem zarządzać. Ja też lubię pieprzyć, już znam gościa, który pieprzy więcej. Łukasz, wiadomo o kim mowa. Tak, Urwis ma X-a u mnie. Urwis? Też, no i tak, też lubię pieprzyć, ale nie z paliwem. Paweł! Co? Proszę! Co? Że pieprzyć, czy że paliwo, bo kurwa nie wiem. Nie, nie mogę. Dopiero co odeszliśmy od jednego człowieka, który tylko na laski leci. Chociaż ta Karyna była ładna. No, Karyna była ładna. Kurwa Karyna! Nie mam ziomka stary. Takiego, który. Ruchać. No, który na laski patrzy na Bado i znalazł jakąś Karynę lat 29. Która ma. Kurwa, jak to ona to miała? Zaklinaczkę psów. Nie mogę z tego. Dla Matiego lepsze byłaby zaklinaczka koni, kurwa. A tą wolę studencki. Dobra. Chyba jednak na softy będę musiał jechać, bo te medy. Chociaż nie wiem, czwarty jestem. A zapewne będę ten 12, 11, chujowy. Ostatni. Bardzo słabo. Ja nawet nie wiem, jakie czasy robię, mówiąc szczerze. Kto jeszcze nie wyjechał? Tak, no to Karneusz się rozbił, to wiemy. Paweł, ty nie wyjechałeś. Nie, nie będę ostatni. Jak ktoś mi teraz będzie na Discordzie pisał. Nie, dobra, jebać te medy. No co nie? Ja się wyspinowałem na nich. W szczęście bez uszkodzeń. I paliwa nie da się zmniejszyć? No nie. Da się. Nie no, paliwo da się normalnie zmniejszyć. W sensie, żeby mieć, nie wiem, na 2,5 krążenia. A, że już jak jeździ, jak jedziesz, to nie. Dopiero możesz... A nie no, w boksie, gdzie to jest ta opcja? W boksie. No, pierwszy segment konfiguracji. Setupu. Setupu konfiguracji. Aha, aha. Tak zwał. Który mamy dzień tygodnia w ogóle dzisiaj? Poniedziałek. Poniedziałek.
szczerze nie wiedziałem, kurwa. Dla pewności zapytałeś? Tak. Słuchaj, nie pierwszy, nie ostatni raz. Co, Pietrek się rozwalił? Mówiłaś kiedyś w niedzielę, że była wcześniej sobota, teraz jest niedziela, a potem się okazuje, że masz nieobecności na zajęciach. I ledwo zdajesz. No właśnie. Ten co czas robi, Jezus. I tak nie jest najlepsze kółko, jakie mógłbym wykręcić. Wiem o tym. No takie moje chuje. Ojej! Kurwa, jechał gości z tyłu. 26,2. Niecała. Nie zauważyłem Alfa Romeo z tyłu. Ale myślę, że nie przeszkodziło mu to chyba. Nie wiedziałem, gdzie to w ogóle zjechać. Ja nawet chyba nie miałem rekordu w drugim sektorze. Chyba tak chujowo Magotsbeckę przejechałem. I w ogóle cały ten sektor. AMG, robisz czasówę? O, dobra, dzięki. Jeliście hobice? Jeliście hobice? Ja znam tylko kubice. A co zrobił? Dobra, co się stało? To zobaczycie, chciał puścić na streamie. Chciał puścić zawodnika i najechał na trawę, nie? Na tej trawie bezpinową bandę. To jest dobre, streama mogę odpalić. Ale nie chcę mi się konfigurować wszystkiego. Dobra, ja idę do ekipy, do hasa. No, siemanko. Nie wracaj. Będziesz pierdolił tylko. Kurwa, ekipa, serio? Za chwilę piosenki będą nagrywać, kurwa, jeszcze sobie dom kupię. Czyli to jaki czas wykręcił, że on jest drugi? Jeszcze słabo mi tu ten. Co w Silverstone jest ze 60, ja pierdolę. Sam na godzinę pit, powinien być 80. Tak, kończy ten wyścig, będzie cud. O! Aha, Cardi 25,9, wow. No i jeszcze do poprawy dużo. Ale gdybym ja wypił troszeczkę, no to pobiłbym ciebie i pójdziemy, kurwa. Wiesz. Będzie padało, czy nie? Nie. To co? Wyścigu? No. Tyle, tylko 4% zeszło. A wy na realistycznych jedziecie, czy jak? Nie no, na równych. Kurwa, realistyczny... Uszkodzenia. A uszkodzenia. To chyba standard są. Typ na wierzchni jest realizm. Zapytam o typie na wierzchni. No to mówię realizm. Nie wiem, czy właśnie na realizmie te opony nie schodzą troszeczkę lżej, bo jeszcze jechaliśmy na uproszczonym 50%, to schodziło nieźle, jeździliśmy Austrię. W jakichś 3-4 okrążeniach medy już miały 20%, no to tak chujowo trochę. A jeszcze Dark Owen teraz. No znowu miałbym nie pójść kolorowo w kwalach? To jest tylko plus 10 minut. Aha, dobra, jest dobra. Nie, należy być 11 na 15, co jest taki wstyd, kurwa. O nie! Kurde, Red Bull mi akurat stanął. Na tym. O, jestem. No jeździe. Ty gdzie w ogóle jeździsz, Łuki? Ja w Mercu. Ja Ferrari. Stary, mówiłem do Łukasza, kurwa Łukasza, na Cardiego. Stary, z całym szacunkiem od ciebie, nas nie znam, więc... Ferrari? No dali do jakiegoś McLarena, kurwa. I... jest. No i Cera.
Dobra, mogę siebie przejąć? Oczywiście, że mogę przejąć. O, do boksu mi pięknie bot zjechał. Subcio. Jeszcze 4 minutki jest krążenie. 4 minuty. Gdzie ja mogę urwać najwięcej? W trzecim sektorze mogę najwięcej urwać jeszcze. W banku możesz zajebać. De facto mogę zjechać jeszcze. A se przejadę tak o. Dla sportu. Czy się wypierdalają często ludki, czy raczej przeżywają wyścigi? I tak i nie. Musisz na pewno uważać na tego urwisa, z którym ja na przykład mam desynchro. Bo on często lubi tak wyspinować albo tak dziwnie pojechać. Ja też lubię czasami wyspinować, znasz mnie, nie? Także... Ale nie, chyba nie na Silverstone. Kurwa, wszystko jest możliwe, stary. Też racja. A nie piłem, więc nie mam boostów. Ale nie piłem. Dobra. No co, żywienie, to... Ja i Fizek to standard, żebym coś tam sobie golniamy czasami. To jest jakiś chyba żart! Co? Właśnie jego damper mi wywalił, no akurat jak rozpocząłem pomiarowe. Nie gadaj. Nie gadam. Ja, ale naprawdę, no po prostu nie wiem, co się z tą cholerną F-ką dzieje. Tak to ja się cieszę, że mnie wywaliło potem, jak już czas zrobiłem, ale o kurwa. No to już mam przewalone kwale. Już gówno, już czasu kolejnego nie zrobię. No o kurwa, masz 3 minuty, jechać. Ale nie zdążysz chyba. Nie zdążę już. No, nie ma drugiej opcji. Masz na razie trzecie, zobaczymy. Musisz jechać. Tak, tylko że mogę jeszcze spać na czwarte, bo Kirito jeszcze i pewnie ktoś jeszcze. Mogę jeszcze dołożyć. Albo ducha się odpali? Nie mam alkoholu w domu. Wszystko wypiłem. Weekend miałem wolny. No. Na studiach. Dobra, to już mogę się wycofać z tej chwali. Znaczy na upartego jeszcze byś zdążył, jakbyś szedł do sesji teraz. Właśnie wszedłem, ale to już jest niemożliwe. 2,5 minuty, zdążysz. Wyjazd z boksu... A ja jestem w boksie w ogóle! No, więc no. Zdążysz. Dobra, to wyjeżdżam od razu. Tylko opony zmień. Zmieniłem na świeże. Ile zostało jeszcze tam na liczniku? 2 minuty równe. Kurde! Będę na styk. A ktoś w ogóle... Kirito. Wiedziałem. Nie, to trzeba poprawić. Kartnity dalej bez zmian z czatem. Tak. Dobra. No, mój ziom, co najpierwszy jest, to jest dobrze. Nie wiem, co takie słabe czasy na Silverstone, ale jadę dla sportu. Ale rozpierdalać ludków nie będę, spokojnie, już taki nie jestem. Chyba. Lordzik dostał pierwszy. A dobra, to już pole position nie zgarnę. Jeszcze o fino, kurde. Dobra, już zdążę jeszcze jedno kółko, ale musi wyjść idealnie, nie może mi jego damper rypnąć. Albo internet mi wywalić, jak wczoraj na FBRT na ostatnim okrążeniu. Dawaj cool bike. Muszę. Ściąłeś to. Ale jak ja to mogłem ściąć? No co za kurwa bezsens, ja pierdolę. Przecież tego nie ściąłem. Kurwa gówno. No i chuj, no i znowu z P5 muszę startować.
mi znowu muszę się pierdolić. Kurwa, unieważnienie okrążenia, już się pół sekundy poprawiałem. Kurwa jebane. Kurwa, 11 byłbym co najmniej. Przewali z boksu to P5. Kurwa, 13 ja mogę być co najmniej. A mogłem być 10 trzecie, mogłem być. Nawet. 10 mogłem być. A ja drugi nawet mogłem być, ja pierdolę. O kurwa. Mogłem być jeszcze drugi, kurwa. Co to kurwa za nick? Oni-chan Kirito. Burrito jakieś, jakieś kurwa. Kurwa anime. Jakiś żółtek. Żółtek, kurwa. Z Wietnamu, albo innej Japonii, kurwa. Kraken. Tego znam, kiedy z nim jeździłem. Na karni, wiadomo. Ofi. Brzmi jak jakaś marka czegokolwiek, nie wiem co. Fine Rover 14. Gdybym nie zjebał, kurwa, wyjścia z COPS. Kurwa. Co to jest za nick? Fine Rover 14, no nie mogę, kurwa, no. Ma taki nick. Rozmawiasz właśnie z nim. Aha. O, kurwa. Co to za nick? Ty wie, kurwa, przecież ja tu siedzę. Na tym kanale. Fajny jak? Rower 14, no kurwa. Tak, kurwa, słucham. Fajny Rower 14. No to tak, tak po polsku brzmi twoje no. No i chuj. Fajny Rower 14. Ty! Ale ja już spotkałem klapków Jezusa, więc wiesz. Paweł. Nic za kurna. No to dla ciebie dobrze, bo będzie startował przed nim, a nie za nim. A ja mam to w dupie. Sovelis, Angiel, wiadomo. Sovelis, Lordzik 19, Kubica przez H, Piotrek, zwany Pietrkiem, Urwis 3, to jest trzecie konto, czy nie wiem, co kurwa, Szwarcu, jak, nie wiem, Niemiec udający Polaka, nie wiem, ja, no wiadomo, niemiecki nick, ducha, zrazu na tequila, ja lubię tequili. Słaby jestem. Jak ty lubisz spolszczać te nazwy. Srebrny kamień, Paweł Ryszard. Co tam jeszcze wymyśliłeś? Fajny Rower 14. Węgrotor w ogóle. Szkoda, że tego odliczana nie jesteś w stanie przetłumaczyć, no. Chciałoby być ciekawie. Ano, Oni-chan Kirito. No co, Oni szef, chuj, Burrito, nie wiem. No oni, ho, no bo Kirito, to są jeden szef Kirito, no i proste, wszystko się wyjaśniło. Ej, dobra, kurwa, ile to dajesz paliwa? No właśnie. O, powiem wam, że już tu jechałem i jak zalałem 0,5, to ja się potem męczyłem, więc na pewno muszę trochę więcej dać. Dobra, jeden. Jeden, dwa zaleję. Ja co najmniej 1,8 walę, nie? 5,5 dopierdol sobie od razu. Nie, no stary. Chociaż, to max. Ej, chociaż mogą być jeszcze safety cary, więc kurde, nie wiem. Ja myślę, że... A znając rozpierdoleństwo tej ligi, to... No. To pewnie tak będzie. Mm. Jak tu się będą rozpierdalać niektórzy. Dobra, ja mam taktykę przejechać ten wyścig, kurwa. Dojechać ja też. Zobaczyć flagę biało-czarną w kratki, kurwa. Co się pisnął? Co się tam pisnął? Co się pisnął? Co się tam pisnął już? Nie wiem, pierdolną w ścianę gościu. Ja czytałem, gdzie byłeś ty? Tak, tak, to byłem ja. O, MG jest. Drugi raz w życiu startuję tego, bez trakcji. Daj mi spokój. A no to nie, to ma usprawiedliwienie przynajmniej. To nie wal gazu jak hit. Na dwójkę od razu. Nie waliłem. To ma na spokojnie z tym, no. Potem ci przyjdą takie rachunki, że... A jeszcze wszyscy dziwią, dlaczego Hitler samobuja strzelił. No. Start 13 obrotów. Niech samochodzik trochę się przeroluje i potem stopniowo dodawaj. Na trójce już będziesz mógł walnąć po kikach. Okej. Okay. Kurwa, po co ja ci to mówiłem, że jadę przeciwko tobie. Kurwa, jakiś Red Bull przy Daniu eskuje i... Eskuje i się tepa. O. No, pewnie ten urwi. Panoc.
Kto wyspinował się? A, AMG. Tak, to znowu ja. Nie lubię, jak Lordzik jest za mną, bo kurwa. Nie ufasz mu, a ja ci powiem, że on ma internet dobry. Ulepszył sobie internet. No to prawda, to prawda. A jestem wysoki jak Gortat, kurwa. Nie, ale serio, po Grand Prix Bahrainu wszyscy tutaj, jak jeździliśmy z nim, doszliśmy do wniosku, że naprawdę nie lagował ani razu. Doszliście do wniosku, kuźwa. Piękna narracja, kurwa. Bo nie lagowało, jak jechaliśmy. To jest narracja na poziomie opozycji. Jebać misji, wypierdalaj, no. Trochę słaba. Dobra, dojechać, kurwa, trzeba. Ja doszedłem do wniosku, że mogę się tytułować hrabią, kurna. O nie, jestem od wewnętrznej. Jestem od wewnętrznej, boję się Kirito, że mi wyspinuje. Kurk, to nie ryzykuje, tam już, nie to już jesteś niewolnikiem. O, super, bardzo mnie zmotywowałeś. Jeszcze, kurwa, spokojnie. No tam tu jeszcze jakaś... To nie ja, dobra. To jest tego, wywalony chyba Lordzik, tak mi się wydaje. Hasel. Lordzik jest w hasie. Lordzik nie jest w hasie. Nie, a w czym on jest? A to nie Karneusz czasem, albo Haubica? W Alpin jest Lordzik. A nie wiem. To nie jest Haubica albo Karneusz? Haubica albo Karneusz. Jak? A nie wiem. Nic mi to nie bardziej mówi. Bardziej Karneusz mi się wydaje. No i chuj, nie nacisnąłem sprzęgła. Jakiś Red Bull się tepa przede mną. Jedź. Ale co jest, no? Alfa Romeo mnie pierdolił. Bardi! Nie mam skrzydła. Gdzie na mnie zjeżdżasz? No właśnie, Adam, odjechałeś na mnie, nie zostawiliśmy w ogóle miejsca. Ale nie wierali, Łukasz, to we mnie Alfa Romeo pisknęła, ty już nie żyjesz. Jak ja byłem pierwszy, jak ja byłem przed tobą, nie miałem nikogo po prawej. Miałeś, mnie. Strzałki nie było? Witam, to nie, nie było strzałki właśnie, a patrzyłem, Przyłki nikogo mordę, nie tylko miałem. Ja mogę krzyczeć na no to desynchro jest w takim razie. Czy do producenta nie może przyjść na hasa kontrabasa, bym prosił? Nie było desynchro, tylko po prostu nie zauważył cię, jak wchodziłeś z prawej strony. Przyjdźmy mnie do producenta, ale właśnie, bym prosił. Aha, ja muszę nie, Darkołem, właśnie nie było strzałki, nie miałem nikogo po prawej. Ja tylko miałem lewo po lewo. Skrzydło oczywiście teraz. Ja miałem po lewej stronie. Przenieśmy na hasa, Jezu, proszę. Ludzie, dajcie go dojść teraz do kogo jednemu, przenieść na hasa? Kogo przenieść na hasa? Mnie, weź mnie na hasa przenieść. Dobra, już. Ej, chłopaki, ale dajcie dojść do głosu jednemu gościowi. Ej, ja chcę zobaczyć. Dobra, proszę, do głosu ktoś chciał dojść, proszę bardzo. Kurna, mówicie kuźwa, każdy jednocześnie i nic nie do zrozumienia, a nie kurwa z własnych myśli usłyszeć. Nie, idę zobaczyć na live, jak to było, bo to na stole było widać, ale ja nie miałem strzałki, ja miałem strzałko po lewo z Kirito, bo się z nim lałem i miałem, potem nie miałem nic. Ze tyłu jeszcze miałem po lewo, z lewej strony, a to był Dark Owen, a tak to nic nie miałem. Kurwa, już mam 9 sekund do dopalania Mercedesa. Ja muszę naprawić sobie skrzydło. Oj, się pięknie rozwalił, Urwis. Mi Alfa Romeo pierdolnęła i kurwa dostałem. I teraz muszę się przebijać z samego końca. No spokojnie, ja też. Dobra, drugie softy założę. Dogoń kolejkę za samochodem bezpieczeństwa. Dopiero do boksu zjechałem, Czerwieniu. Dajcie mi odpocząć, kurwa. Gdzie ja jestem? Dobra, softy medy. Głupia strategia, ale no cóż. Dobra, 9 wyjadę. Kurwa mać, jeszcze mi jakiś Urwis przed mordem wyjechał. No jest trzecie końce tego Urwisa. Naprawdę? Ty do tego ma 3? Nie, Wiedziałem, kurwa. No, a Lordzik ma 19, nie? No, a jak? Ja mam z 30 kont Steam. Połowa nielegalnych, nie żartuję. A ci z tyłu pozakładali medy jeszcze. Można i tak. Ja założyłem softy, żeby coś odrobić. Kurwa, Urwis na hardach jeszcze eskuje, jeszcze go boję, kurwa. Chwilę mi rozpierdoli. Albo się. No i za dużo tego paliwa wziąłem, chyba Kulbek ty też. Ja wziąłem 1,2 i na razie mam 1,4. Teraz masz ile? No. 1,4. No niestety, przy safety ciężko utrafić. Wiesz, to nigdy nie wiadomo, co będzie.
Dokładnie, może być, może go nie być. Zawsze będzie safety car, nie ma co mówić. Nie, były takie... Słuchaj, jechaliśmy ja Monaco i też myśleliśmy, że będzie na stówę, a nie było. Gdzie to było? No tam w zeszłym sezonie jakoś jechaliśmy gdzieś. Chyba kiedy, nie zacznie. To jakiś karny us. Na boksu teraz, no trochę słaba strategia. Skąd oni te kary sobie nabili? Jakie kary? Gdzie Karneusz? No Pietrek ma 10, Sowelis 5. Pietrek ma 10, Karneusz 15 miał. Skąd oni te kary sobie nabili? Aha, w ogóle Lordzik jedzie na bocie. No, bardzo mądrze. Nie widziałem, patrzę na live'a i faktycznie byłeś od prawie, ale byłeś, kurwa, tyle, że jeszcze mogłem przed ciebie przejechać, a nie wiem jakim cudem ty mnie zahaczyłeś skrzydłem. Nie było opcji, że jeszcze mogłeś go przejechać, kurwa. Nie, ale serio, patrzę na live'ie, tam była taka minimalna odległość od jego skrzydła i od mojego tyłu, że... Ej, ale ten Urwis co chwilę... Ale nie miałem miejsca i cię zahaczyłem. No ja ci mogę to nagranie pokazać swoim. No wiem, bo widziałem na live, tylko że problem był taki, że ja nie miałem strzałki cię. Nie miałem, że ty byłeś po prawo. Byłeś... Nie pokazało mi się w ogóle, że jesteś. No to nie wiem co zaszło, ale to akurat nie jest moja wina. No to też nie jest moja wina. Dobra, wpiszemy pewnie racing incident tego i na tym się skończy, to w ogóle będzie zgłoszone. Tak. Znaczy napisz to po prostu, że to był błąd gry i tyle, bo to jest błąd gry, bo mi się nie pokazało, że ty byłeś za mną. Szkoda, że teraz nie nagrywałem, bo kurwa bym to pokazał. A ja miejsca nie miałem. A ty nie miałeś miejsca i drugi fakt, ty mnie zahaczyłeś tak, jakbym ci połową skrzydła, jakbyś ty skrzydłem był na moim tylnym kole, a ty mnie zahaczyłeś kurwa chyba o mój wydech. Serio, to na live widać, że... Nie końcówką cię zahaczyłem, ale zahaczyłem. No, ale wyleciałem tak, jakbyś mnie zahaczył, jakbyś był bokiem obok mnie. Więc nie kumam tej gry, po prostu nie kumam. No dobra, no trudno. Dobra, to na chwilę, nie będę wam przeszkadzać, to powodzenia panowie. No, już mnie opuszczasz, kurwa, z nieznajomymi, czy mi wyruchają? Nikt cię tu nie wyrucha, nie pierdol. Na studiach też tak mówili. To restartuję. Kurwa mać. Kirito. Ego damper kolejny. No w pizdiet jebana w dupę, kurwa. Co za gówno? Czemu mi się tak dzieje? O co mi chodzi z tymi jego damperami cały czas? Może mi to ktoś wytłumaczyć? Chujowy co się komputer u mnie dzieje? Albo gra? Komputer na pewno nie, bo dopiero go wymieniałem na mocnego. No. Skąd? Składak. Allegro? Składak. Allegro. I się nie śpię, kurwa, bo ja takiej rzeczy już spotkałem, kurwa, has mnie jebnął. O, witam. Bo ja zesmarać w czwórkę na jednym sekundzie, to się źle nie skończy. Źle. To się dobrze nie skończy. Kurwa, no uderzył mnie gnój jeden. Biegnąć co skasuje, no. I teraz atakuje cię Duhast. Tak, i ciekawe na jakim poziomie są boty ustawione. Ale Duhast już teraz, kurde, po chamsku. Nie, po chamsku inaczej nie potrafię. No nie odpuściłeś gazu, jak wyleciałeś poza tor i wróciłeś przede mną. Ja pierdolę. Ej, cały czas w głowie mam Verstappena, który leciał w bandę. Ja pierdolę. Ja nie lubię być tak. Ja już aż tak spadłem. Niemożliwe aż. Ja to próbuję tego ziomka wyprzeić. Ile mi Ersu spalił? Wow. O kurwa, sorry, nie widziałem. Okay. Niestety ten Urwis mi cały czas tutaj blokuje, nie mogę go wyprzeić porządnie. Czy inną linię wybierać, sorry ziomu. Dobra. A to ja mam piątkę! Dobra. Kurwa, jest strasznie wolny na zakrętach. Piątkę sobie nic nie mogę zrobić. Bo sorry, mam problem z jego przyzajem, jeszcze mi tapa gościa. Piątkę muszę sobie odwołać.
bo ja mnie słusznie dostałem, bo to nawet nie jadko mój bot. A, jeszcze mi ku... Czekaj, jestem chyba uszkodzony jeszcze. Nie. Co ten gnojek robi, no? To mnie pizgnął. Szkoda, że nie nagrywam, kurwa. Ja tu nagrywam. No, przynajmniej... Skrawki ważne. Dobra, has, przynajmniej go wyprzedził. Nie będę tam mówił nikogo, kurwa. Nie przeczytam go nawet. Dobra, razem ze wszystkimi zjadę. To będzie dobra strategia. To już jest liga, czy to jakiś taki wyścig? Liga. Czy to, to już się liczy tam do McLarena? Tak. Zapłacą mi za to? No. To dobrze, kurwa. Będę miał co przechlać. Tyle, nie piję nałogowo. Jeszcze. O, sorry, chyba coś tam kontakt był. Has. Aj, zajebiście, wywaliłem go. A, bo fajnie gościu ten jechał. Byłem po wewnętrznej na pierwszym zakręcie i nie odpuściłem i zniosło mi bolid na zewnętrzną. No to wynosi, to jest fakt. Oj, 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 ale mi też tutaj wyniosło. Oj, oj, o nie! Oj, 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 oj! Moja wina, sorry, że okej. Okay. Znowu zniosło mi zawieszenie, kurwa, nie. Kopnąłem trochę tam. O Jezus, to ten kretyn, kurwa, bo mnie jedzie, za chwilę mnie wydupcy. Nie, kurwa. Na kołps poleciałem, najpięknie. O, jeszcze. Jeszcze dostałem, kurwa, ostrzeżenie, no świetnie. Drugie ostrzeżenie, no pięknie, już poleciałem, kurwa, to trochę jest głupia. O, kurwa, DNF, świetnie. O. No serio? Jest? Najgorszy moment po prostu. Bo akurat minąłem pit lane. Nie ma za co. Ja akurat pit lane minąłem. A ja jeszcze jechałem. A Kirito akurat wjechał. Ale, ale farcik. Na co? Na medy, nie? No tak. No, na medy, medy. No. I do końca już? Mhm. I tak, już do końca. Na tych medach. Uszkodzony? Dobra, nie jest. Nie, wait. Dobra, nie jest. A wyjedziecie za safety carem, czy Renault jest pierwszy po prostu? Za safety carem i nie ma Renault przede wszystkim w 2-2-1. Ach, dobra, ci on. Jestem, co teraz medowcy zrobią. Oni muszą jechać dalej chyba. Chyba, że na hardy jadą. Ahem.
we mnie tą piątkę, to już jej nie odwołam. Ona była masakrycznie niesłuszna. Bo tu nawet mój bot to nabił przede wszystkim. Jak do tego dampera dostałem. Ulfisa mam się w sobą. Jeszcze jeden tego damper podczas tego wyścigu po prostu się wkurwie, jak ja pierdolę. Ale kotepa, ja pierdolę. Te killa chciał zrobić. Jak dostanę to karę, to bez żadnych apelacji odwołuję. To już by było naprawdę nieuczciwe. Jak to, że teraz to mnie odbębnia. No ale co za matą? No ją odbębniło, jestem jeszcze bardziej z tyłu niż byłem. Bo teraz chyba już wyjadę na końcu. Zupełnie na końcu. Dokładnie. No to comeback jak ja pierdolę przede mną. I Hobbita mnie na safety car wyprzedził i nie oddaje pozycji. Kary nie dostał. No świetna gra. Wiesz, niesłuszne kary daje. Tu jeszcze... Jak akurat gracza nie ma, no po prostu wiesz. Ona jest naprawdę spierdolona i muszą wiele rzeczy jeszcze naprawić. Dla mnie 20 była milcza w odbiorze. Bo ta jego damper za jego damperem to jest po prostu już nie do wytrzymania. Kupica sobie przedził następnego. Dobra, zostanie ukarany za to. Jak wyprzedza podczas safety cara, to zostanie za to ukarany. Masz no, nagranie? Widzisz? Nagrywasz no, na angiel, czy nie? Tak, tak, pewnie, że tak. To zgłoś go, ja to ukaram. Mnie wyprzedził i Szwarcu. Dobra, ukaram go za to. I to naprawdę konkretnie. Chyba, że u niego to może być jakieś desynchro. Jeśli tak jest, no to wtedy nie mam podstaw do ukarania. Nie, bo u mnie jest to samo, więc... Aha, no to dobra. No to zgłoś i wystawię odpowiedni werdykt. Odrabiać muszę. Teraz ja pierdolę. Co nam robi restart? Co, Walis? Tak. Nie wierzę w tą grę! Darkoven, kurwa! No to nie moja wina, słuchaj, leciał na mnie bolid. Dobra, to już mam koniec. Zupełny, bo już muszę zjechać znowu i już gówno. Ja pierdolę. Przy restarcie nie wolno hamować. Jak leci na ciebie bolid? To go odbi. Jakby nie było uszkodzeń, tak bym zrobił. Już kurwa pierdolone. Ale ten ma porządne desynchro widać. Widzę, kurde. O. Urwis. No, jak go tepa w ogóle. Urwisa. Jeśli nie będzie safety cara, to nie wiem, czy ten punkt jakikolwiek wyciągnę. Już nie mówiąc o utracie prowadzenia w klasyfikacji. No i dupa, koniec wyścigu, zajebiście, tak? Zajebiście, kurwa. Nie. No jeszcze mnie ten! Nielegalne! To jest jakieś chore po prostu! Co się z tą grą dzieje? Jest spierdolona! Boże, co za kurwa gówno! Stracę kolejne 40 sekund.
Pierdolę, nie, no musi być safety car teraz. Kurde jebany. Jest to kurwa 15 okrążeń na odrobienie ponad 30 sekund. Musiał być czwarty, Kirito ma wygrać. Żeby nie stracić prowadzenia. Jezu, 35 sekund do odrobienia. Nawet więcej. No i po wyścigu, tak. Safety car? Tak. Jest, kurwa jest. Dobra, nie wszystko stracone jeszcze. Ale na softy nie ma co wierzyć, bo softy mogą nie dociągnąć. Nie, 14 nie. Nie, no, nie przy dociągnę. 10 masz 45%, 50, coś takiego. Ja to miałem bitwę. No dobra, ja na szczęście jestem teraz z tyłu. Więc mogę patrzeć, co zrobi czołówka. Przynajmniej coś odrobię. A, wszyscy zjeżdżają. Tak i po co zjadą? A nie, nie wszyscy. Nie no, ci co zmieniali na medy to nie muszą. Ja mam 6%. No owszem, ja też mam 3, więc ja tam się nie martwię, o to ja nie zjeżdżam. Chociaż zobaczę, na co zjadą, czy medy, czy to będą softy. Dobra, to ja spadam. Powodzenia tam w wyścigu. To w ogóle softy, się, to nie zrozumiałam strategia. Siema, siema. Tak, a swojemu teammate'owi powodzenia nie powie. Chamskie. Oni na softy zjechali. Serio? Tak, na softy zjechali. Dobra, ja nie zjeżdżam. Pierwsze, ja nie zjeżdżam. Ja zostałem na świeżych medach. To oni jeszcze raz muszą, nie? Wiesz no, co? No, ciężko będzie chociaż. Ciężko im będzie. Na granicy. Na granicy będą, dokładnie. Dobrze, Darko mówi. Niech nim ten oponu strzelał. Wiesz co, jak będą je katować, to niewykluczone, że tak będzie, że im strzelą pod koniec. Ale teraz muszę poważnie odrobić. Bo ty, Kiri, to jesteś teraz który? Pierwszy? Drugi. Za Kalnemusem. Drugi. Fajną tą walkę miałem z nim. Akurat jak safety car ci pokazał. Dobrze on się pojawił, bo już miałbym koniec. A teraz przynajmniej mogę jeszcze o coś powalczyć. Właśnie Fabica cię wyspinował z tą pozycję jeszcze do przodu. Ja to mam nadzieję, że to ostatni będzie. A ja mam nadzieję, że już nikt mi skrzydła nie uszkodzi, jak Cardi na początku i teraz ten lecący bolid Darkowon.
Ale dobra, ja mogę też mieć przewagę kar, bo ja wielu nie odwołam teraz. Bo ja teraz kar nie poodwołuję. Więc jeszcze to mogę wykorzystać. Ty, Kiri, to nie masz kary, nie? Czy masz? Nie mam, w ogóle. Masz ostrzeżenie jakieś? Nie. W ogóle zero. Okej, w porządku. Haubica znowu zjechał. Żeby zaraz nikt nic krzywego nie odwalił. TMG, jak mi napisał, tak się stało, że może się rozwalić i niestety to się stało. No ale i tak, słuchaj, jak na, wiesz, pierwszy wyścig, piąty czas. Tak, no to trwała. I tak jest. To i tak poszło mu całkiem nieźle. Dobra, oswoi się i... Jezu, co oni tak hamują? Cikar hamuje tutaj. Mocno. Ale chyba nie aż tak. Aż tak. Hamuje. Że mi nagle break checka robi tutaj Pietrek. Dobra, mam nadzieję, że oni już dojadą. Opony mi się nie... Ci z tyłu, co są. Opony mi się nie rozsiewają w ogóle. Dokładnie. A paliwa ile masz? Ja? No. Jezu. No mów, Kiri to pierwszy. 5 plus. Co ty mówisz? 5? No. Dobra, ja mam plus 2, 9. Dobra, in this lap. No! Jakby mnie zarył, to się wkurwie, bo... Dobra, chyba nie zarył, bo nie dostałem kary. Ale opony mam słabe. Chyba każdy. Kalneusz, kurna. On robi za restart. Wow. Właśnie nie wiem. Pojebało go chyba. To powiem... To chyba mi powiesz, że ja robiłem w Bahrainie dobry restart. Ty no, ale on zwalnia do 30, no nie! To go ukaram chyba. Zaraz, bo to już jest przegięcie. Ja przez niego w ogóle nie mogę ten, opony loksać. Jeśli on nastukał kar, to 5 punktów dostanie. Albo coś koło tego. Bo ja nie będę tolerował takich restartów. Że on do 30 hamuje. No a ja przez nie w ogóle ten, opony nie mogę loksać. Bo się pałem kary, nie? No co? Co ta chabica tak dajwuje jeszcze? No! Co za kretyn, kurwa. Ta jebany. On zawsze tak robi. Spokojnie. Nie, ty jest jakiś. Żałuję, że mu dałem to miejsce. Żałuję, że mu dałem to miejsce. No! Pierdalaj, kurwo, tym hasem. No weź wypierdalaj, kurwa, tym hasem. No do kołu przecież chodził! No debil! Ale mu dojebie punktów za to. Bo ja właśnie straciłem już jedyną szansę na odrobienie czegoś. No co za kurwa głupia. Zabiję go za to, po prostu go zabiję za to. Zeżrę go kurwa za to. Współczuję jedynie Karnouszowi, po chuj ma kolejnego teammate'a. Ja w tym momencie nawet punktów nie mam, a już o prowadzeniu to ja nie mówię w klasyfikacji. To już na bank stracę. Debil, kurwa. Wyścig się już skończy.
no jeszcze się wyspinowałem drugi raz. To już przegrałem wszystko. Jak nie wyjedzie kolejny safety car. Który to jesteś? Trzeci. Który? Czy był przerwał? Trzeci. Trzeci, dobra. A tutaj Karnelus z Lordzikiem się biją. Kurwa, zajebie kurwa hobbice za to. W momencie nic u mnie w grę nie wchodzi już. Ja muszę tylko polegać na karach i odrabiać. Z jednego punktu to nie będę miał pożytku. Jaki jest Fastest Lap w ogóle? Nie wiem, bije się. Ale pierwszy jestem. A ile wrócił jeszcze Lordzik przede mną? Na razie z tymi Lordzika karami, no to 9 będę i to wszystko. Aha, damage mam, fajnie. Aha. Boksu można cię jechać. Dla mnie to w kwestii rywalizacji korzystne. Trochę. Ja muszę na ekranie zobaczyć, gdzie to było. Fajnie! Ktoś zjechał. Kirito. Ja zjechałem. A, Kirito. W porządku. No bo... Lordzik mi chyba z tyłu ujebał. Ale Lordzik był z tyłu. Czy wcześniej? Co to nie jest? Nie, no jest na 8.
A ja jestem na 9. On zespinował w którymś momencie. Aha. Który jest haubica? 5. No zajebać skurwysy na mecha. Już niedługo. Dajcie safety car'a, błagam. Mogę tego rozjebać po prostu za to. Małego chuja kurwa. Kuźba, w DRS-ie się trzymają wszyscy. Dobra, może jeszcze Cyberteki do dogonię. Chociaż w 3 sekundach zmiecił do niego. Mam uszkodzenie? Nie. Dajcie safety car'a, proszę chyba. To jestem jedyny bez kary? Na razie chyba tak. Ktoś zespinował. To już ma 3 sekundy. Oho! Ofi. Po walce z haubicą, więc... To już druga osoba. Mam nadzieję, że nie dołączę do tej puli zaraz. Darkowym radzę ci uważać. Bo on wiem, jest ja, słuchaj. Jego to trzeba naprostać tylko. Z nim. Że na niego naprawdę trzeba uważać, bo on jest kurwa niezrównoważony psychicznie nieraz. Boże, Pietrek ma 18 sekund. Nieźle. Darko, myślisz, który zawinił w tej walce? Haubica czy Ofi? Więc to nie za szybko jechałem, także później po wyścigu będę patrzył. Ale zespinował w każdym razie teraz. Bo jeszcze dzięki temu. O, ktoś znał się. Karma. No haubica. W bardzo karma gnoju, miejscu. Karma! Ty durny szczylu, ty. Dobrze tak mu kurwa, mojemu kurwiszonowi. O, właśnie się rozwalił. O i masz za swoje frajerze. To jest. Debil jest. To jest debil po prostu. On to zrobił celowo. On to zrobił celowo. No safety. On to celowo zrobił. Ten zjeb to celowo zrobił. Kirito softy masz? Tak. Kirito ma softy, jeszcze odrobi pozycję. Kurde. To już po jabłkach. Co najgorsze mi zabierze... On mi może zabrać, kurwa, ten, prowadzenie w klasyfikacji. Chociaż nie mam, mam za... Chociaż nie, przewagę mam za dużą. Mam przewagę za dużą. Co, na softy zjechać, czy już zostać na tych medach? Chyba się nie opłaca. Ja chyba zostaję, kurwa, bo co? No dobra, na szczęście nie jestem liderem w tym momencie, więc to już decyzja należy do tamtych. To zrobię. Chociaż mi to się nie opłaca, bo... Bo ja wiele nie stracę, bo mam... Nie, ja nie zjeżdżam, ja zostaję na tych, bo ja już mogę to dobrze wykorzystać, bo wszyscy mają kary, a ja nie. Ale mam 2 urny, więc muszę na siebie uważać. Ja też tam już. Nie, no co jest z tą grą? Tego damper kolejny. Chyba każdy ma karę, więc mogę się jeszcze stuknąć na podium. Tylko muszę szybko dołączyć. Boże, co się z tą grą dzieje? Czemu mi takiego dampery wyskakują? I to po 3 nieraz na wyścig. Zresztą wy to wiecie. Kurwa, jaki internet tego dampery? No po prostu... Jak wywaliło cię? Tak, no zagotować się idzie. Jak nie internet, u mnie to ego damper. Wbij szybko, wbij, no bo możesz sobie wyścig wygrać. Ej, ty dostajesz jeszcze karę 5 sekund. W ogóle!
wbija je w rację, może to coś... Nie ma żadnej dyskusji, ja ją odwołuję. Gówno mnie wszystko obchodzi teraz. Bo to jest kolejna niesłuszna kara. Wydano mi ją botowi, nawet nie mnie. Też mam takie dwie. Dobra, jeśli dostałeś jedną niedawno, to mogę ci ją cofnąć. Nie no, śmieję się. No solone, no co za gówno. A ja mokę? Ha, to są trójki, ja mam piątkę, to nie, ja piątkę sobie cofam na pewno. A ja mokę też, czy nie? A to trójka, to nie, ja trójek nie ma cofania za limity. Niestety. Ale świetło miał ujebane, halo. A mi ten, musiałem odbić, żeby nie uderzyć w inny samochód. No to wiesz co, to gra jest zjebana, a ja nie mam na to wpływu. Ale piątkę, gdyby to była piątka za przy safety carze, to nie ma ziomuś problemu, ja bym ci ją bez problemu odwołał. Ale w trójek ja nie mogę odwołać, ale piątkę na pewno sobie odwołuję, bo to jest po prostu jakaś hańba kurwa dla tej gry. To jest hańba kurwa. To jest po prostu hańba. Tego nie da się inaczej nazwać. Jeszcze jedna okej, mógł być przypadek, ale druga już taka sama to nie jest przypadek i po prostu boty z dupy dostają kary za nic, więc... A chociaż dyrektora wyścigu sprawdza za co to w ogóle było. Incydenty. Nie żółtej flagi? Co to jest za bzdura? Może mi to ktoś wytłumaczyć? O właśnie, karna u siebie spinał. No to po odwołaniu tego ja wygrywam ten wyścig. Bo nie było takiego czegoś jak ignorowanie żółtej flagi. Tym bardziej, że... Ej, ale co on robi? Co to ma być? No halo, typie, wyspinowałeś się. Ej, no nie. Ja nie będę zezwalał na takie coś. On jaja to robi? Ja nie będę zezwalał na takie coś. No, oddał. A on już ma w dupie, on ma... Dostał desku. Aha. Cwaniakowo dostał desku. Kalma, szybka. To nie? No to nie muszę go za to karać. Już gra go ukarała. Kiedy ten safety car zjedzie? Cóż, DRS nie będziemy mieć? Teraz chyba. No to wychodzi. Na tym zjedzie. Bo on jakiś normalny restart też zrobił, a nie tak jak Karneusz, że on zwolnił do 30 na godzinę. No. To jest już naprawdę zabronione. Jak ktoś zgłosił... Ten zwolnił restart, to... do 20. No aha, ten też! Dobra, to do ukarania idzie chyba. Zobaczymy co powie Klover na to, bo to on jest dyrektorem wyścigu. To on jest sędzią głównym. O, jest Ofi. No, nie, to nie powiem Lordzikowi, żeby mi przypisał zwycięstwo w tabeli. To jest po prostu, kurwa, już skandal. Żeby zaignorowanie już tej flagi, gdzie ja nikogo nie miałem koło siebie, najśmieszniejsze jest to.
Po mnie nikogo nie było, więc za co ja mogłem ignorowanie żółtej flagi dostać? Daj się wyprzedzić, kurna. Dla mnie jakieś porypane po prostu. Kurwa, jak się lordzik jeszcze pcha. Bo to on się pcha, jak on ma 10 sekund kary więcej. Tak, jeszcze zarął mi w dupę lordzik, specjalnie chyba już, żeby tylko zyskać pozycję, którą i tak za, w momencie, gdy ja znam metę, straci. Ścina. No to P1. To nie podlega żadnej... Ej, co się kur... Aha, jeszcze wyryła się tabelka na sam koniec? Kirito, jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Ale tu wyryła się tabelka teraz. A jak? Niemożliwe, wyryła się tabelka teraz. A druga sprawa... O, osiągnięcie stopnie we A Hobbit, no chociaż mnie przeprosił, no to kurde. Dobra, czyli tak, prawdziwe podium. Pietrek, ja i Darkoen. Ile Kalmin jest, nie? Pietrek miał 18 sekund. Ja miałem niesłuszną piątkę, którą odwołuję, bo to... Zaignorowanie tej flagi, którego nie było. Jak który będę? Był mój bot. To jak który będę? U mnie byłeś nie, pierwszy. Poza... Ale to akurat zryła się tabelka. Bo skąd Silver Tequila nagle jest czwarty? To jest zrypana tabelka. Dobra. No w sumie. No to Darkoen już się wrzucam tam wyżej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, towarzystwo. Witam państwa serdecznie. Siema, ekipo. To zaczniemy chyba od końca. To Kulbajk. Szalony wyścig. Tabelka się zepsuła. Też... Poczekaj chwilę, tabelka się zepsuła. Na sam koniec jeszcze. Tak? Tak, że tabelka się zepsuła. Coś się dziwnego stało, bo w momencie, gdy przewagi kar były zupełnie inne, to ta tabelka jakoś dziwnie się podstawiała. Ha? Coś się... A też po prostu się wyjmie ze streama po prostu fragment, jak był wynik. Prawdziwe podium to jest Pietrek, ja i Darkoen. Mhm, no. A Kirito? Nie, Kirito, przepraszam, Kirito był pierwszy. Kirito, nie Pietrek. Nie Kirito. To on... Pietrek miał 18 sekund. Kary. Jak 18, jak u mnie miał 3? 18 miał. 3 miał? 18 miał. Czekaj, 18 miał. Ale on 3 miał u mnie. A może tylko weź to stream. Na streamie było 18, w sensie tak. No jest stream. W każdym razie się od piątki Kirito... odwołuję, bo mój bot dostał za nic. Wiem, to... Mówię, panowie, ja wam mówię, na razie tutaj wyników nie przywiązujmy, na razie wstępny wywiad z waszą trójką po prostu, bo byliście na pierwszych trzech miejscach przed odwołaniami akcją sędziowską, dlatego... No, możemy zaczynać? Czy coś tak, jeszcze chce się zrobić? Dobrze. No to Kulbajk, szalony wyścig dla ciebie. Twój komentarz. Opowiedz, co się stało w ogóle. Jest po prostu wzloty i upadki.
na początku Cardi, który tłumaczył się, że nie miał strzałki, jak akurat byłem koło niego. Zdjęliśmy się z toru, ja musiałem zdjąć ponownie skrzydło od boksu, wykorzystałem safety cara. Po restarcie Dark Owen, kolejny boks. Że u niego to jeszcze inaczej było. Potem jeszcze Haubica, który nie, kompletnie mi miejsca nie zostawił. Ale to jest nowego. Tak, nie zdecydowałeś się zjechać na ostatnim safety carze ponowo opon, czy to twój błąd? Nie, to zdecydowanie nie był mój błąd. Ponieważ... bot czy ty? Chodzi mi o bota. A to nie, to już byłem ja. To ty. Safety carze. To... Wiedziałeś, że reszta ma takie kary, czy po prostu zaryzykowałeś? Wiedziałem, że kary mają i mogłem to bardzo dobrze wykorzystać, bo mieli wszyscy oprócz mnie kary. Tak. Nie było to właśnie, widać. Właśnie mówiliśmy o tym, że jak wjechał safety car, że Kulbeck nie ma żadnych kar, no i że gdybyś nie dostał tej piątki, pewnie ty się od niej odwołasz. Piątka zostanie cofnięta. No to wygrasz Grand Prix Wielkiej Brytanii. To będzie 3-3. Piękne jak na razie statystyki po twojej stronie. To są się na zwycięzca. Sam jestem piąty. Najbardziej, bardzo dobra seria. W takim razie Krubajkowi dziękujemy. Dark Owen. Witam. Jak ten wyścig wygląda z twojej perspektywy? Czy podczas tego spina nie obawiałeś się, że to już jest po zabawie? No, jedyna taka sytuacja, także szkoda. Nie wiem, czy to był Red Bull, czy to była Alpina, coś niebieskiego mi mignęło. Leciała na mnie Alfa, jeżeli chodzi o tą sytuację z Kulbajkiem, no to akurat mówię. Alfa Romeo, która daj wybombowała dosyć ostro bokiem. Myślę, że to raczej ta Alfa uszkodziła Kulbajka w tamtym momencie. No tak, to fajny wyścig. Nie, no my tutaj... No i w zasadzie możemy przejść do zwycięzcy na razie wstępnego wyścigu Kirito. Twój wyścig to był kompletny rollercoaster. Obróciłeś się, powiedz tak naprawdę jak ten wyścig był z twojej perspektywy. Ale kiedy? Bo nie pamiętam tego. Obróciłeś, już miałeś spina jednego, jak się nie mylę. Tak. Tak. Nie? Na kwalach. Nie, właśnie. Na kwalach nie, też, go chyba bot przejął. Nie, go chyba bot przejął. A przepraszam, bot, jak straciłeś naprawdę sporo czasu i po prostu spadłeś chyba z drugiego na piąte miejsce. Co się w ogóle stało? Czekaj. Nie. Muszę to sprawdzić, poczekaj. Bo tam w pewnym momencie, jak tam biłeś się z Lordzikiem i Karneuszem o pierwsze miejsce, po prostu nagle spadłeś z drugiego na piąte, po prostu nagle. Tak, a my... Lordzik to był Lordzik. A, oto. Lordzik? Tak, Lordzik ze spinową. My tutaj komentując, no to ciągle tylko... Aj, koniec wyścig dla tego zawodnika, tylko to ciągle mówiliśmy, a wszystko się skończyło inaczej. A to miał ten... Pytno. To. A. Lotka, nie? Prawa. Może Bawet jakieś pytanie zadasz teraz? Nie. Nie? Dobrze. do was już chyba pytań nie mamy. Dobra, ja mam jednak jedno swoje pytanie. Jak oceniacie wyścig w skali 1 do 10? 11,5. Wow. A moje takie 9. Dla mnie 8. Moje takie 9,9. Fajna walka była z Karneuszem. O, taka walka tam była, pierwsze miejsce w ogóle była wtedy mega. Bardzo, bardzo fajna. Widziałem takiego czegoś dawno. Ciągle koło w koło, każdy zakręt koło w koło, ciągle koło w koło. Tak, naprawdę bardzo fajna walka, bardzo fajnie się to oglądało. Najlepsze. Jak dla mnie. No to w sumie chyba na nasze dzisiejsze spotkanie chyba tyle na ten moment. Dziękuję bardzo serdecznie
wyścig komentowali... Pawecia! Pawet. I Klawer, prawda? Do zobaczenia za tydzień w Marko. Dzięki. Yes.